Cześć moi drodzy, witajcie w nowym odcinku na moim kanale. Dawno takiego filmu nie było, a mianowicie będzie to film z poleceniem kosmetyków, które warto kupić w promocji w Rossmanie. I generalnie takiego filmu nie nagrywałam, ponieważ często u mnie te produkty się powtarzały, jak były te promocje w Rossmanie, natomiast teraz mam Wam do pokazania kilka perełek, ale zacznijmy od samej właśnie akcji, która będzie w Rossmanie, ponieważ teraz będzie ona wyglądała trochę inaczej niż w poprzednich latach. Teraz będzie to akcja promocyjna, w której będą wzięte pod uwagę tylko niektóre produkty, część produktów. Nie wiadomo dokładnie, które to będą produkty, natomiast promocja będzie też duża, ponieważ będą dwa kody takie zniżkowe, powiedzmy, dwie zniżki, minus 30% i minus 60%. I ta akcja będzie trwała od 16 października do końca miesiąca. Także no, w związku z tym, że nie wiadomo, które dokładnie produkty wejdą w tą promocję, ja Wam dzisiaj pokażę kilka perełek, które jakby towarzyszyły mi najbardziej w ostatnim czasie i jeszcze zbyt wiele o nich nie mówiłam na kanale, przynajmniej większość z nich będzie taka, o których nie mówiłam Wam zbyt wiele i kilka takich, powiedzmy, moich totalnych must have, które używam i myślę, że nadal warto sobie zakupić albo może po prostu zrobić sobie zapas i po prostu warto wypatrywać w promocji tych kosmetyków. Może akurat te będą w promocji, bardzo na to liczę, sama chętnie coś sobie jeszcze zakupię. Zacznijmy od produktów do makijażu twarzy i na pierwszy rzut idzie podkład marki Max Factor Miracle Second Skin i tak jak nazwa mówi, jest to produkt, który daje efekt drugiej skóry. No i tak właśnie, jak tutaj zapewnia, tak też działa, ponieważ on wygląda naprawdę niesamowicie naturalnie na skórze. On tak naprawdę łączy w sobie właściwości pielęgnacyjne z makijażowymi, ponieważ trochę zachowuje się jak takie serum, jak taki nawilżający produkt, ponieważ zawiera w sobie mleczko kokosowe, które nawilża, zawiera też prebiotyki, także no można spokojnie powiedzieć, że on tą skórę też pielęgnuje. A jeśli chodzi o jego właściwości, no to ja go właśnie lubię za to, że wygląda bardzo naturalnie na skórze, ale jednocześnie wyrównuje koloryt, natomiast wcale nie wygląda ciężko, tylko właśnie tak jak taka druga skóra, daje delikatny efekt glow, ma w sobie SPF 20, także naprawdę jest to taki fajny, lekki, nawilżający podkład. Myślę, że dla wielu rodzajów cery sprawdzi się fajnie. Ja mam cerę mieszaną, właściwie taką normalną w kierunku mieszanej, natomiast myślę, że jeszcze bardziej pokochają go skóry suche, które potrzebują takiego nawilżenia. Wtedy to jest po prostu jak taki opatrunek trochę w formie podkładu, także no myślę, że naprawdę warto zwrócić na niego uwagę. Drugi podkład to coś dla fanek większego krycia, ponieważ jest to podkład Bourjois Always Fabulous i jest to świetny produkt kryjący, który daje właśnie efekt takiego zbudowanego krycia. Ja lubię go nakładać w cienkiej warstwie, ponieważ on już wtedy bardzo dobrze kryje, a ewentualnie jak potrzebuję jakiegoś takiego dodatkowego przykrycia, zaczerwienie, niedoskonałości, no to wtedy doklepuję sobie go trochę więcej w te miejsca i mam takie 100% krycie, także naprawdę bardzo fajny kryjący podkład z drogerii. Natomiast pomimo tego, że on dobrze kryje, to nie daje takiego efektu maski, nie daje efektu ciężkości. No i kolejna sprawa to wykończenie, ono jest aksamitne, nie jest takie całkowicie płaskomatowe, tylko aksamitne, więc wygląda dzięki temu bardziej naturalnie na skórze. Nie jest to jakiś mocny blask, więc jak nie lubicie się świecić, no to też fajny, da efekt takiej zdrowej skóry, natomiast nie takiej zbyt mocno błyszczącej. Sprawdziłam jeszcze dokładnie, że on zawiera w sobie kwas hialuronowy, także też jest trochę takim pielęgnującym kosmetykiem. Ma SPF 20 i jeśli chodzi o trwałość, no to też jest sztos, ponieważ on naprawdę długo utrzymuje się na twarzy i teraz zwłaszcza w kontekście noszenia maseczek, które niestety wszyscy musimy nosić, to naprawdę daje radę, ponieważ nie ściera się za łatwo. Naprawdę trzeba tutaj użyć produktu do demakijażu, także myślę, że pod maseczki naprawdę fajnie się sprawdzi na obecne nasze warunki. No i trzeci i ostatni podkład to Vibo Forever Better Skin i jest to podkład też długotrwały, natomiast on daje takie średnie w kierunku pełnego krycia. Także przy takiej bardzo cienkiej warstwie mi się to podoba, na przykład, że delikatnie coś tam prześwituje, natomiast nie jest to lekkie krycie, tylko właśnie średnie, ale też daje się budować i tutaj mamy już trochę bardziej w kierunku matowego wykończenia, także jeśli wolicie taki całkowity mat, ale on też nie jest jakiś taki mega płaski, no to tutaj myślę, że będziecie zadowolone. On też bardzo fajnie się trzyma na skórze, także myślę, że będziecie zadowolone. Jeśli chodzi
chodzi o korektory, to chciałabym tutaj poświęcić uwagę tylko jednemu, ponieważ jest to kosmetyk, na który ja sama będę polowała. Mam nadzieję, że będzie w promocji, że się zaliczę, ponieważ tutaj już nie mam nic w tym opakowaniu, tak wygrzebywałam do końca, ale tak naprawdę czekałam, aż będzie jakaś promka, żeby go sobie kupić w zapasie. Jest to L'Oreal Infallible More Than Concealer, mój ukochany korektor drogeryjny. Tak naprawdę teraz praktycznie żadnego innego drogeryjnego nie używam, ponieważ żaden nie sprawdza mi się tak fajnie jak ten. Także jest to bardzo mocno kryjący korektor. Co prawda przy takiej dużej ilości nałożonego tego korektora może trochę wchodzić w zmarszczki i może trochę ciężko wyglądać, natomiast tutaj naprawdę nie trzeba za dużo nakładać tego produktu, mi wystarczy odrobina i mam już pełne krycie zbudowane i wtedy on wcale nie wygląda ciężko. On ma też taki fajny, duży aplikator. Myślę, że już wiele z Was słyszało o tym korektorze i znacie go, natomiast jeśli nie, no to koniecznie sprawdźcie. No i z kosmetyków do makijażu twarzy mam też puder, jeden tylko, i jest to nowość marki Eveline Wonder Matte Loose Powder Bamboo i jest to właśnie bambusowy puder wygładzająco matujący i tak jak powiem Wam, że nie jestem raczej fanką ciężkich pudrów, takich, które mocno matują, no to ten bardzo lubię nakładać na środek twarzy. W filmie z Klaudią, który nagrywałyśmy razem, tam testowałyśmy nowości marki Eveline, użyłam go na środek twarzy, tutaj zwłaszcza na nos i wokół nosa, gdzie mam pootwierane pory. I powiem Wam, że on daje efekt takiego bluru w tych miejscach, więc ja stosuję go tak powiedzmy właśnie punktowo, strefowo, tam gdzie potrzebuję właśnie takiego zmatowienia i dodatkowego wygładzenia skóry. Bo ja lubię dosyć takie rozświetlające, naturalnie wyglądające podkłady, natomiast ten nos i tam te miejsca, gdzie trochę bardziej widać te pory niż bym chciała, no to lubię sobie wygładzić i ten puder świetnie się do tego sprawdza. On jest sypki, transparentny, naprawdę bardzo, bardzo fajny puder. Przechodzimy do kolejnej kategorii, czyli brwi, i tutaj mam dwa produkty do polecenia. Pierwszy, o którym już mówiłam trochę na moim kanale, ponieważ no jestem ogromną fanką, i jest to Brow Pro Micro i jest to kredka do brwi marki Rimmel, która jest moim zdaniem godnym zamiennikiem mojej ulubionej kredki do brwi z droższej jakby półki cenowej, czyli Benefit Precisely, która jest świetna. I tutaj mamy, uwaga, drogeryjny zamiennik, plus jeszcze jeśli będzie w promocji, no to już w ogóle za grosze będzie można dorwać. I lubię ją za to, że ona jest niesamowicie precyzyjna. Ta końcóweczka jest ultra mała i tak samo tutaj ta szczoteczka z drugiej strony jest bardzo, bardzo drobna, mała i precyzyjna dzięki temu, więc można wyrysować sobie nią spokojnie włoski, można cały kształt sobie wypełnić. Ona ma też bardzo fajną taką formułę, ponieważ jest gęsta, ale nie na tyle gęsta, żeby ciężko było, nie jest taka zbita, nie jest na tyle zbita, żeby ciężko było jakby narysować sobie coś tam w brwiach, czy po prostu, żeby było widać efekt na skórze. Natomiast nie jest też na tyle rzadka, żeby szybko się zużywała. Jest naprawdę wydajna, ponieważ ta formuła na to pozwala, także naprawdę bardzo, bardzo ciekawy produkt, który też nie wyrywa tutaj włosków w brwiach, no i jest trwała. U mnie, z mojego doświadczenia, ona się nie ściera, nakładam ją na delikatnie tak przypudrowaną skórę, bo też na, jak nakładamy kredkę do brwi na mokry podkład, na mokrą skórę gdzieś tutaj wokół brwi, no to one zawsze trochę szybciej się ścierają, wszystkie produkty do brwi, a jak nałożymy na pudrową warstwę taką delikatnie, to naprawdę jest super, tym bardziej właśnie przy takiej formule, która świetnie się trzyma na brwiach, także naprawdę ekstra. No i drugi produkt do brwi to jest Eveline Brow and Go i to jest taka maskara do brwi koloryzująca i też to jest trochę zamiennik produktu z Benefitu, czyli Gimme Brow, ponieważ to jest taki produkt do brwi z włókienkami, z takimi mikrowłókienkami, które zagęszczają brwi. Ja ogólnie jestem raczej fanką takich produktów nawet bezbarwnych czy tam z lekkim kolorem, które mocno utrwalają włoski w miejscu, natomiast chciałabym Wam polecić ten, dlatego że wiem, że wiele osób poszukuje czegoś, co zagęści ich brwi, da efekt takich pełnych właśnie tutaj włosków w brwiach, czyli dla posiadaczek rzadszych brwi naprawdę świetnie się sprawdzi. Ja mam dosyć rzadkie brwi, natomiast to mi po prostu jakoś tak nie przeszkadza, ale nadal bardzo lubię, jeśli mam ochotę zagęścić swoje brwi tak optycznie, lubię użyć tego produktu, ponieważ te włókienka tak lekko właśnie przyklejają się do naszych włosków, przyklejają się do skóry, dzięki czemu dają efekt gęstych brwi.
Plus to daje taki lekki kolor. Ja używam odcienia 01 Light, także to jest kolejne polecenie i przechodzimy teraz do kategorii oczy. No i zaczniemy od tuszy do rzęs, bo mam tutaj trzy do pokazania. Pierwszy z nich to tusz do rzęs marki Bourjois Volume Reveal i to jest taki mój stary, ale jary ulubieniec, do którego bardzo chętnie wracam, czyli coś z tych właśnie starszych produktów, które myślę, że warto sprawdzić w promocji. Jest to produkt, który daje właśnie bardzo fajną objętość. Tutaj pokażę Wam może, jak wygląda szczoteczka. Nagram przebitkę też, żebyście mogli zobaczyć. To jest gumowa szczoteczka. Ja jestem zdecydowanie fanką bardziej takich gumowych szczoteczek. Ten tusz daje bardzo fajny efekt objętości, ponieważ tak zagęszcza nasze rzęsy. Chociaż powiem Wam, że często przy takich zagęszczających produktach, które mają właśnie zagęścić nasze rzęsy, jest efekt trochę takiego sklejenia. Tutaj tego nie ma. On daje efekt objętości, ale jednocześnie bardzo fajnie rozdziela rzęsy. Mam wrażenie, że to jest właśnie zasługa tej szczoteczki, która świetnie tak rozdziela, więc nie ma takiego efektu pajęczych nóżek, także naprawdę ekstra. No i co tutaj mamy takiego ciekawego? No to lusterko tutaj jest z boku jakby tego tuszu, więc jeśli chcecie sobie tak z bliska pomalować rzęsy, to tutaj bardzo łatwo można to zrobić. Także taki fajny też gadżet dodatkowy, dodatkowy element na plus tego tuszu. I kolejny, który bym chciała Wam polecić, to jest Miss Sporty Studio Lash Dark Lasher Mascara. I to jest nowość właśnie dla mnie stosunkowo. Już przetestowałam go trochę, natomiast no jeszcze chyba nie mówiłam o nim nigdy na kanale. No i już Wam pokazuję szczoteczkę. Ona jest taka jakby zaokrąglona, podkręcona, dzięki czemu właśnie podkręca rzęsy. Mój główny problem z rzęsami to jest właśnie brak tego efektu podkręcenia, bo nie mam jakichś krótkich bardzo rzęs, natomiast one idą tak prosto, albo nawet czasami delikatnie w dół, więc potrzebuję podkręcenia, dlatego ja zazwyczaj szukam tego w tuszach, żeby one podkręcały fajnie rzęsy i tutaj mam właśnie ten efekt. Formuła też jest fajna, nie sklejająca, także mamy naprawdę ciekawy, fajny efekt takiego uniesienia, nie za miliony monet, ponieważ Miss Sporty to jest w ogóle jedna z starszych marek, która robi naprawdę ciekawe produkty, zwłaszcza lubię ich tusze do rzęs. No i tutaj kolejna perełka w promocji, to już w ogóle będzie naprawdę mega tanio. I ostatni tusz do rzęs, który chcę Wam polecić, na pewno go znacie, ale stwierdziłam, że nie mogę go nie zawrzeć w tym filmie, ponieważ ostatnio powróciłam też do niego i bardzo często go używam. Już trochę o nim zapomniałam, a jest to Lash Sensational z Maybelline. I tutaj też mamy taką fajną, zaokrągloną szczoteczkę gumową, która podkręca nasze rzęsy i z drugiej strony tej szczoteczki mamy taki jakby grzebeczek, który rozczesuje, czyli jeśli tam gdzieś coś nam się poskleja, no to fajnie możemy sobie to rozczesać. No i lubię też tym tuszem budować jakby objętość, ponieważ on jest głównie podkręcający, natomiast jak chcę zbudować sobie objętość, to dokładam drugą warstwę i on nie skleja tych rzęs przy dołożeniu drugiej warstwy, także dlatego ja go tak bardzo lubię. No i myślę, że ten efekt takiego uniesienia rzęs jest tego wart. Także ulubieniec wielu osób, myślę, ale no stwierdziłam, że muszę tutaj o nim powiedzieć koniecznie. No i ostatnia rzecz do oczu. Jeśli miałabym polecić Wam palety, cieni, no to byłyby to zdecydowanie palety marki Everlane Cosmetics. Tutaj akurat pokazuję Wam nową paletkę, najnowszą Essential Rose. I tutaj mamy takie fajne jesienne barwy. Wszystkie te paletki dają radę, naprawdę świetnie sobie radzą te cienie na oku. Fajnie się blendują, nie zostawiają plam i dobrze się też budują. Tutaj zwłaszcza mówię o matach, ponieważ błyski są mocno napigmentowane od razu. Natomiast te maty też są napigmentowane, natomiast nie jest to taki efekt, że jak dotkniemy sobie pędzlem z cieniem powieki, to mamy plamę. Tylko one są właśnie świetne do budowania i myślę, że to jest genialna cecha właśnie tych paletek, zwłaszcza dla osób początkujących lub dla takich osób, które muszą robić makijaż w pośpiechu i po prostu nie chcą się martwić tym, że gdzieś tam sobie zrobią plamy, będą musiały to później długo blendować. Także ta paletka naprawdę daje radę, tym bardziej jeśli chodzi o kolorystykę w tej chwili, ponieważ moim zdaniem ta kolorystyka jest idealna na jesień. I ostatnia kategoria to produkty do ust. I tutaj nowość, o której wiele z Was też było ciekawych, ponieważ pytałyście mnie na Instagramie, natomiast chciałam sobie przetestować ten kosmetyk dobrze. I swatchy też pokazywałam na Instagramie, bo prosiliście, ale tutaj też to dla Was zrobię i pokażę Wam swatch odcieni tej pomadki. I jest to Bourjois Rouge Velvet Ink. Zobaczcie w ogóle, jakie przepiękne jest to opakowanie. Naprawdę takie mam wrażenie, że premium, ponieważ mamy taką złotą zakrętkę. Bardzo ładnie wygląda, tak luksusowo. To jest jakby luksusowo, tak. I
jeśli chodzi o aplikator, to jest totalna innowacja, ponieważ pierwszy raz widzę tak cienki i precyzyjny aplikator w pomadce. On jest nawet takim jakby przedłużeniem tego, tutaj patyczka tego, wiecie, co wyjmujemy z opakowania. I dzięki temu, że on jest tak cieniutki, ten aplikator, to możemy sobie bez problemu bardzo precyzyjnie obrysować kontur ust i jednocześnie tą płaską częścią wypełnić makijaż ust w taki precyzyjny, kontrolowany sposób, także ekstra. Jeśli chodzi o formułę tej pomadki, to ona jest niesamowicie lekka. To jest pomadka matowa, natomiast w ogóle nie wysusza ust. Jest dosyć płynna, dzięki czemu właśnie tak lekko leży na ustach, w ogóle nie obciążając tego i nie wysusza. Także no bardzo fajny nowy produkt. Póki co używałam tylko tych jaśniejszych odcieni i to jest mój ulubiony, który tutaj mam i to jest 02. I po swatchach wiem, że Wam też ten kolor bardzo wpadł w oko, ponieważ dostałam masę wiadomości, że jest przepiękny. Także no moim zdaniem też bardzo, bardzo ładny odcień na co dzień. Kolejny produkt do ust godny polecenia to Eveline Oh My Lips. Natomiast to jest nowa wersja Oh My Lips, Oh My Velvet Lips. I to jest matowy produkt, natomiast to jest taki, tutaj mamy napisane Silky Matte albo Velvet Oh My Lips, czyli taki trochę jedwabny, jedwabisty efekt, taki, no nie powiedziałabym, że satynowy, tylko że to nie jest taki płaski mat, tylko taki miękki mat. O, to jest idealne określenie. Ta pomadka daje efekt takiego miękkiego matu. No i tutaj w zestawie mamy konturówkę i pomadkę, no i dodatkowo zapach czekoladowy. Także powiem Wam, że na jesień to są dla mnie idealne pomadki, ponieważ one dają naprawdę fajne takie doznanie fajne podczas aplikacji. No i też są bardzo komfortowe na usta. Dodatkowo mamy konturówkę, dzięki której możemy sobie obrysować usta. I ja bardzo lubię z tej serii Velvet odcienie, jakie Eveline wprowadziło, ponieważ one są bardzo, bardzo takie jesienne. Jest dużo brązów ciepłych, jakichś takich róży zgaszonych, brudnych. Także bardzo fajna nowa gama. One są dosyć trwałe, natomiast nie powiedziałabym, że aż tak trwały jak taka typowa matowa pomadka. Natomiast myślę, że ten komfort noszenia ich na ustach wynagradza to, że gdzieś tam w ciągu dnia może troszeczkę trzeba coś dołożyć. Nie jest to absolutnie problemem też, ponieważ łatwo się je dokłada, nie tworzą się żadne plamy, nie trzeba ścierać tej pomadki, żeby ją dołożyć, tylko można spokojnie dobudować sobie krycie. I ostatnie, co bym chciała Wam pokazać, to błyszczyki do ust. Nowość totalna marki Maybelline. Dzięki Klaudii, ponieważ dała mi tutaj kilka, ponieważ miała jakby zdublowane. I dzięki temu przetestowałam te produkty, ponieważ powiem Wam, że nie słyszałam o nich, nie słyszałam, że Maybelline wprowadziła coś takiego. I to się nazywa Lifter Gloss. I one są z kwasem hialuronowym, tak jak tutaj widzę. I powiem Wam, że są tak komfortowe na ustach, w ogóle się nie kleją. Co prawda przez to, że się nie kleją, to też nie są jakoś tak ekstra mocno trwałe, natomiast ja, wiadomo, pod maseczkę nie nakładam takiej pomadki jakiejś tam błyszczącej czy błyszczyka, natomiast jak wiem, że nie będę musiała nosić maseczki, idę na spacer, czy tam nawet po domu sobie chodzę, no to lubię mieć coś takiego... nawilżającego, ale co, nie skleja mi tych ust, one mają fajną taką żelową formułę i powiedziałabym nawet, pokusiłabym się o stwierdzenie, że one są bardzo podobne, są zamiennikiem błyszczyków z Fenty Beauty i tutaj duży plus pod kątem opakowania, ponieważ Fenty, no nie znoszę za to, że wiecznie mi się te błyszczyki rozlewają, jak noszę w torebce, przestałam już je nawet ze sobą nosić, ponieważ każdy, na początku myślałam, że mam jakieś takie wadliwe opakowanie, ale mam tych błyszczyków kilka i każdy mi się rozlewa, więc ewidentnie coś z tym opakowaniem jest nie tak, a tutaj się to nie dzieje. I aplikator też jest fajny, taki duży, więc szybko można pokryć usta. Lubię te duże aplikatory w błyszczykach. I tutaj ten odcień numer, jest to jakiś numer 009 Topaz, z takimi delikatnymi drobinkami, motałam się tutaj z zamknięciem, z takimi delikatnymi drobinkami fajnie imituje też, no przypomina mi bardzo ten odcień pierwszy, który wyszedł z Fenty, Fenty Glow, chyba on się nazywał jakoś tak. Bardzo jest podobny i formuła też bardzo podobna, także polecam. I tutaj też jeden z moich takich faworytów, 007 Amber. I to jest bardzo zbliżony odcień, taki nude, natomiast on jest już bez żadnej drobinki, także no każdy znajdzie coś dla siebie. Jest więcej ogólnie kolorów tych błyszczyków, także myślę, że coś dla siebie znajdziecie, jeśli lubicie błyszczyki.
No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dajcie znać, czy coś Wam tutaj wpadło w oko, na co będziecie polować w Rossmanie. Ja tak jak mówię, pójdę, zobaczę, co tam ciekawego będzie w promocji. Natomiast najbardziej nastawiam się właśnie chyba na zapas tego korektora, ponieważ wszystkie te produkty uwielbiam, ale mam trochę zapasów gdzieś tam porobionych. Więc dajcie znać, na co Wy będziecie polować, czy w ogóle będziecie coś kupować, czy macie jakieś takie perełki, po które po prostu pójdziecie, żeby kupić sobie w zapasie, czy może macie ochotę przetestować coś nowego. Podzielcie się tym w komentarzu. Ja już Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie kciuk do góry, jeśli film się podobał i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa! I fell asleep in your heart. West Coast was calling me.